i padającym deszczu przyszło rozgrywać mecz o pierwszoligowe punkty zespołom Amiki Wronki i Chorzowskiego Ruchu. Od pierwszych minut przewagę uzyskał zespół z Wronek, ale najlepszą sytuację stworzyli chorzowianie. Była to 41. minuta spotkania. Gruzin Mamija Dzikija wpada w pole karne, posyła piłkę obok Strużyńskiego i w ostatniej chwili kapitan zespołu gospodarzy Marek Bajor ratuje sytuację. Zobaczmy jeszcze raz. Zbyt słabo posłał piłkę Dzikija w kierunku bramki i zdążył Marek Bajor zapobiec nieszczęściu. W 69. minucie ma miejsce taka oto akcja zespołu gospodarzy. Wywalcza piłkę Dariusz Jackiewicz, zagrywa do Przerady. Ten dośrodkowuje, radzi sobie świetnie Grzegorz Król z pilnującym go Tomaszem Szuflitą i Amika obejmuje prowadzenie 1-0. 20-letni napastnik zespołu z Wronek pokonuje Piotra Lecha. Po stracie gola piłkarze Ruchu próbują doprowadzić do wyrównania. Te wysiłki nie przynoszą jednak efektu. Za to w 85. minucie jeszcze raz Grzegorz Król przed linią pola karnego. Zwód i słabe uderzenie znajduje jednak drogę do siatki. Amika Wronki prowadzi z Chorzowskim Ruchem po 85 minutach spotkania 2-0. I takim też wynikiem kończy się ten mecz.